Witam. W dniu dzisiejszym dotarły płyty, ale nie wszystkie, tylko 5 sztuk. Dzisiaj sobota, nie będę się robił. Trochę ogarnąłem, także jakieś małe porządki. Tutaj ta płyta. Ta płyta jest za krótka. Niestety dźwig nie był w stanie dalej tego unieść, ona nie będzie w tym miejscu. Tymczasowo ją tutaj złożyłem, żeby mi nie przeszkadzała. No, w sumie nie tak do końca, bo na początku myśleliśmy, że ona tutaj ma być. No. Pomyłka, no ale to już następny dźwig, mocniejszy wróci. W okolice komina. To tu moje wypociny. Nie do końca jestem zadowolony. A poszło 15 betoniarek. Zrobiłem raptem 60 cm ścianki tak około mojego zbiornika na deszczówkę. Tu ta góra to będzie obcinane. Nie wiem jeszcze na jakim poziomie, czy te pręty. Nie wiem na jakim poziomie będę robił strop. Nie jestem w stanie tego naraz zalać. Przygotować takiego szalunka, aczkolwiek mogłem. Ja nie jestem trochę zadowolony, ponieważ te ściany mi się zaczęły rozjeżdżać. Nie dałem szpilek i no i wyszło jak wyszło, ale a to nic, to będą grubsze na dole, przynajmniej mocniejsze może. Także ta część już tutaj będę powoli zasypywał. Aha, tam widać rurę, chcę ją tutaj przepuścić, nie wiem czy widać, nie widać, chcę ją przepuścić do budynku. Co udało się wrzucić trochę tej wody, może do góry. Już mówiłem, z kurtki gdzieś tam czegoś. No i co? Mam pierwsze pomieszczenie zamykane i zadaszone. No, ze szparami jeszcze, ale... Także pierwsze pomieszczenie pod garażem. W przyszłym tygodniu no, też nie mam zbytnio czasu, ale przynajmniej zacznę robić wieniec w garażu. No i niestety betoniarnia nie wyrabia się z płytami, mają za dużo zamówień. Wymyślam sobie takie pierdoły jak ten zbiornik na deszczówkę, którego nie miałem zamiaru robić. No ale chociaż w sumie fakt, no mogłem zająć się izolacją. Zobaczymy. Co tu jeszcze? Co jeszcze tu ostatnio, od ostatniego razu, co jeszcze nie pokazywałem? Kurczę, wziąłem jego kijka. No tutaj chyba nie pokazywałem tego, nie wiem. No, mój komin. Tutaj na kolanko do rury gazowej. Tutaj wentylacja. A tu. Zapasowy przewód nie będzie używany, znaczy być może później do takiego małego grilla na zewnątrz. A oprócz tego komina będzie jeszcze jeden, ale będzie jeszcze od poziomu od kominka tutaj z piętra. No i dobra, i co? Tam jeszcze powstał. W międzyczasie wylałem słup. No, już rozebrałem ten szalunek, pomalowałem, także tą część już mogę powoli zasypywać. No i co ja tam jeszcze? Rzeczy, których jeszcze nie widać, tam rura do wentylacji jest już też tutaj już na rogu. No nie widać jej, jest zasypana na razie. No takich prac niestety no nie są efektowne, bo nie widać. No, ale są. No i ten nieszczęsny zbiornik, ale ja się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej go wymurować z bloszków. Ewentualnie dać jakieś zbrojenie pomiędzy warstwy. To byłoby równiej i szybciej. Znaczy mocniej, to nie wiem. Też nie wiem czy szczelniej, ale dodawałem do taki dodatek do betonu, już nie pamiętam jak się to nazywa. No. A jeszcze no wcześniej mówiłem o lepiku, ale jest sporo różnych specyfików do uszczelniania jakichś basenów, oczek wodnych i tak dalej.
malować wewnątrz różnymi mazidłami. Niekoniecznie lepik, ale zobaczymy, no nie powinno być tego problemu. Z uszczelnieniem tego, no grzyj, poleci się kilka warstw od środka. Czegoś tam, nie wiem czego jeszcze. Tak do końca. Widziałem jakiś Ceresit, chyba 65, coś takiego też, tylko to jest coś na bazie cementu. Chyba 65, już nie pamiętam. Też do uszczelniania czegoś takiego. Można to malować, można jakby zrobić zaprawę i coś w tym stylu. No nic, kurczę, no, że tak powiem, mam robotę, ale nie są one tak efektowne jak powstający nowy strop. Myślałem, że do końca lipca jestem w stanie się ogarnąć z tym stropem, no, ale nie udało się, no. Potomiarnia dopiero w sierpniu. W sierpniu będzie, na początku sierpnia obiecali, że dowiozą jeszcze trochę płyt, także dzisiaj no 5, no ta piąta to jest taka w sumie nieistotna, ale jak widać tutaj dorobiłem ten mały narożnik, no, nie jest to tak super, że czy jest tu przerwa, ale myślę, że to nie powinno być problemem. To jest tak na kawałku płyty, także... I co bym nie czekał, dało się tą płytę wrzucić i mogę już dalej zrobić. No nie wiem, no i wystarczy mi energii jeszcze w lipcu. W sumie nie mam czasu już w lipcu za bardzo siedzieć. Ale jestem szczęśliwy, że mam jedno pomieszczenie na wszystkie moje graty z mojej budy, którą tam widać w oddali. Wszystkie, znaczy graty, no takie graty, które mi tam zajmowały miejsce, typu jakieś rury kanalizacyjne, jakieś papy, lepiki, inne pierdoły. Jakąś taczkę czy coś w tym stylu. Jakieś narzędzi droższych nie zostawiam tutaj na budowie. Aczkolwiek nie zdarzyło mi się, żeby mi jeszcze tutaj coś zginęło. Chociaż chyba jakiś jeden pręt. 12 mi zniknął, tak mi się wydaje. Ale mały koszt. Mały koszt na razie. Myślę, że Polacy w tym rejonie są w miarę uczciwi. Chociaż cholera wie. No dobra, zejdę tam na dół jeszcze. Co tam jeszcze mogę? Strzepę, mogę jeszcze pokazać niewiele. Także tutaj te dolne warstwy. No tutaj też dolną warstwę, to jest chyba na metr styropian, ten taki jakiś tam aqua, coś tam, ale jeszcze, no mówię, jeszcze go maluję sobie tak, może niepotrzebnie, ale no co, mój zbiorniczek, tą rurę później gdzieś tu muszę jeszcze wpuścić do środka nad posadką, co by dało się tą wodę, jak mówiłem, już użyć do jakichś celów, nie wiem. Zobaczymy. A być może ją później gdzieś dalej wyprowadzę. Do podlewania chociażby jakimś kranem na zewnątrz. No, mój słup. Może nie ma pięknej faktury, bo tam była folia na płytach. Się trochę powarszyła, ale... No, tak niewiele już się tutaj zmieniło. Jak już mówiłem, używam tutaj do tej zalewki, tego piachu. To tak do końca nie jest taki piach, taki prawie że żwir. Tutaj są warstwy takiego fajnego żwiru, ale no, kiedyś ponoć też się robiło, nie wiem jak oni to nazywali, jakiś piasko-beton czy coś w tym stylu. Tylko że ziarenek, powierzchnia ziaren jest większa i tego cementu potrzeba więcej. Ale tutaj daje tak niewiele, wychodzi mi, nie wiem, z 60 może litrów z jednego worka betonu. Także wydaje mi się, że jest w miarę mocny. A to na zbiornik na wodę, to nie ma znaczenia. No. A tu jeszcze to zbrojenie jeszcze wzmocnię tak wszerz. Chociaż nie wiem, czy... Nie wiem, czy nie jest i tak już wystarczające, ale
Tu tylko woda. Wydaje mi się, że i tak to będzie lepsze niż takie plastikowe, jakieś wkopane zbiorniki. No właśnie, na upartego zawsze jeszcze można jakimś tworzywem to wypełnić wewnątrz, jakby już coś przeciekało. Grunt, żeby kształt był zachowany. Jakiś tam przybliżonego pudełka z wejściem od góry. No ale postaram się to zrobić szczelnie. Tu już zapisuję powoli. Cholera, trochę za blisko to zrobiłem od ściany, także nie mam tam za bardzo pola manewru. Bo doszedł jeszcze styropian 10. No i do ścianki. No mówię, nie jestem do końca zadowolony, bo nie dałem szpilek i trochę się tu rozjeżdżały i tak. Ale dobra. Moja praca niepotrzebna, także chyba lepiej tak jak z tamtym słupem przygotować dobre zbrojenie, znaczy zbrojenie, dobry szalunek, mocny, to wtedy nie ma żadnych niespodzianek. Także. A tu sobie troszeczkę zlekceważyłem i musiałem w trakcie wylewania włazić do środka, bo mi się ściany zaczęły rozjeżdżać, ale to, jak już powiedziałem, za bardzo się wyluzowałem przy tym zbiorniku, nie ma tego w projekcie. Także. No co? Chyba byłoby na tyle. Aha, tutaj. O, to jeszcze. Ta wyższa rura. Tu było zamierzenie takie, że ma być do kanalizacji, ale. Ale z boku przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne położyło kawałek rur i studzienkę koło mojej działki. No i okazuje się, że jest ta rura dosyć głęboko. No i chciałbym może, no tak, przekuć się teraz przez tą ścianę i zrobić następne wyjście, to jest, będzie walka. No ale może udałoby się chociaż jakiś zlew w piwnicy bez jakichś pompek uruchomić. A może jakąś toaletkę, ale to już musiała być chyba na jakimś podwyższeniu. No ale fajnie by było mieć coś w piwnicy, bez jakichś pomp, żeby to grawitacyjnie schodziło, także no, zrobię jeszcze, naniosę tutaj poziomy z tej studzienki i zobaczę jakie, tak żeby zachować ten spadek, z tego co tam kierownik mówił, no, tak od 1,5%, no chyba do tych kilkunastu maksymalnie, ale te 1,5% to takie minimum spadku, czyli no zobaczę, mam nadzieję, że uda się jeszcze tutaj. No, ale tu będzie walka z tą ścianą, masakra. Lepiej dobrze zaplanować najpierw, niż później kuć. No i co, zajmę się chyba tutaj izolacją, może w najbliższych dniach, tym wieńcem. No cóż, dzisiaj sobota, uciekam. Nie pracowałem dzisiaj za dużo, tylko porządki. Dzisiaj moja buda. Moja buda socjalna. Gazik. Nie mam tu wartościowych rzeczy. Ale Sławojka jest. Można się nawet zdrzemnąć. Muszę zaizolować jeszcze sufit, ponieważ sama blacha gorąc jak w piekarni. No to co? To na razie i do zobaczenia. Wszystkim budującym życzę sił i zapału. Mam nadzieję, że mnie i zapał też jeszcze nie. Też zapał mi nie minie. Chociaż po tygodniu jestem trochę zmęczony. Zbiornik dał mi w kość. No to na razie.